No i wreszcie. Czekaliśmy jakieś 5 lat, kiedy odbyła się pierwsza prezentacja tego typu płyty. Ale tamta była inna, oparta na innej zasadzie i praktycznie okazała się technologicznym niewypałem. A oto w tej chwili, pojawiło się wreszcie plasterek. Plasterek z zapisanym obrazem telewizyjnym, który ma znaczenie handlowe. To znaczy w krajach Europy Zachodniej tego typu płyta w specjalnych odtwarzaczach zaczyna współpracować z barwnym telewizorem, dając niesamowite wprost nowe możliwości. Do tego słowa plaster należy dołożyć właśnie to, co zostało zapisane w tytule naszego programu. Plaster rzeczywistości. Dlatego, że jakość zanotowanego na tej płycie obrazu i dźwięku jest po prostu fantastyczna. Nie ma na to innego określenia. Zresztą po prostu wystarczy umieścić tę płytę w urządzeniu odtwarzającym i przekonać się, że to nie są tylko reklamowe chwyty producentów. Po prostu rozpęd, bo ona podczas odtwarzania wiruje z szybkością 1500 obrotów na minutę. Ale już pojawia się obraz na ekranie i wystarczy teraz na przykład skorzystać z urządzenia do przeszukiwania z szybkością 75-krotnie większą aniżeli normalny obraz i zobaczyć, co na ekranie się dzieje. Kolejna dyscyplina, a teraz zwolnienie obrazu, zresztą płynne. To samo można zatrzymać ten obraz, czyli stop klatka i znowu do przodu, szybko do przodu albo jeszcze szybciej. I tu jest zjawisko, które dziwi ludzi, którzy oglądają obrazy magnetowidowe. Nie ma tego zrywania pasów na ekranie, które normalnie pojawiają się przy przeszukiwaniu obrazu. Można oczywiście ten obraz cofnąć do tyłu, do przodu. Stop klatka, idealna jakość stop klatki oczywiście. I znowu przyspieszony. Tak, w którymś momencie inżynieria obrazu, jak gdyby ta domowa, okazuje się sięgać szczytów. No i to jest prawda, ale związane jest to ze sposobem rejestracji obrazu, czy też informacji o obrazie na tej płycie. Zauważ, że to przypomina i wymiarami, i grubością płyty, które pracują w tak zwanych dyskowych pamięciach komputerów. I to jest prawda, zapis, ten wewnętrzny zapis obrazu na płycie bardzo przypomina tego typu metodę, jaka stosowana jest w komputerach. Po prostu zapisany jest tam nie układ, nie ścieżka, która odpowiada sygnałowi elektrycznemu, ale seria impulsów, która dopiero w urządzeniu odtwarzana jest, transformowana na to, co zrozumiałe dla telewizora. Pojawiła się jak meteor owiana nimbem niezniszczalnej, niezwykłej o niesamowitej jakości przekazu. Pojawiła się znacznie wcześniej niż urządzenie, które potrafiło ją odtworzyć. Dopasowanie trwało więc jakiś czas i oto mamy nowe cacko ery elektroniki, płyta wizyjna. Profesor wyjaśni pokrótce, jak działa. Zacznijmy od początku. Obraz telewizyjny składa się z szeregu linii, a te z szeregu punktów o określonej jasności i barwie. A teraz stosując elektroniczne sztuczki, informacje o każdej z tych linii przemienić można w falę zawierającą dane o charakterystycznych cechach linii. Pozostaje tylko znalezienie sposobu na upakowanie tych fal w czymś na trwale, tak by można je na powrót odczytać. Sposobów jest wiele. Można na przykład zapisać falę na powierzchni jakiegoś twardego materiału i odtwarzać ją w sposób mechaniczny, rejestrując drgania igły. Mechanika ma jednak swe wady, nie potrafi się uporać z tarciem. Tak więc mamy raczej rozwiązanie starej daty, nie bardzo pasujące do naszych czasów.
czasów przekazu nie tylko dźwięku, ale i obrazu. W tym drugim przypadku zniekształcenia i zakłócenia wywołane tarciem mogłyby całkowicie zniweczyć nasze wysiłki. Na szczęście znalazł się ktoś z głową pełną pomysłów. Powiedział: słuchajcie, wystarczy nam właśnie tylko długość fali, by wydostać z zapisu istotne informacje. I jeżeli z każdego odcinka fali zrobimy małe zwierciadło odpowiedniej długości, wystarczy zerknąć na lustro, by otrzymać potrzebną nam informację o samej fali. Oczywiście w rzeczywistości jest to odrobinę bardziej skomplikowane, ale dla uproszczenia mówmy o lustrach. Wystarczy oświetlić je tylko strumieniem światła i gdy odbije się on od powierzchni, nasze oko zarejestruje błysk, charakterystyczny błysk tego jednego lustra. A gdy mamy tych luster więcej, zrekonstruować możemy całą falę i linia po linii odtworzyć obraz. Pozostaje jeszcze ruch, ale gdy zrobimy to szybko, bardzo szybko, niesamowicie wręcz szybko, otrzymamy plaster rzeczywistości, płytę z milionami luster zawierających komplet informacji o świetle, kolorze i dźwięku. W tempie 25 klatek na sekundę, z 625 liniami w każdej klatce, z milionami punktów barwy i nasycenia, z dźwiękiem dla lewego i prawego kanału oddzielnie, mamy już płytę. Pierwsza część wykładu za nami. Ale co nam po samej płycie? Potrzebny jest jeszcze gramowid, czyli odtwarzacz. A jak działa? Spójrzmy do środka. Po pierwsze mamy w nim źródło światła, mały laser. Strumień światła laserowego, jak wiadomo, można skupić niezwykle precyzyjnie, a przy pomocy pryzmatów i luster skierować na odbijającą powierzchnię dysku miliony maleńkich wgłębień i odbijająca płaszczyzna. Każda porcja światła odbita od lustra zamieniona zostaje w przetworniku na impuls elektryczny. Dzięki zabezpieczającej warstwie tworzywa, rysy i kurz usuwane są z obszaru ogniska wiązki, nie wpływając tym samym na informacje. Równocześnie wiązka sama naprowadza się na ścieżkę odczytu. Strumień laserowego światła śledzi linię z dokładnością wręcz niezwykłą. Dziesiątki kilometrów mikroskopijnych luster na jednej stronie płyty, setki tysięcy linii, plamka laserowego światła przesuwająca się spiralnie od środka. Każdy obrót dysku to co najmniej jeden obraz, a że obrotów i linii są setki tysięcy, zrozumieć raz stopklatkę to nie problem. Po prostu plamka zatrzymuje się na jednym zwoju. Gdy plamka wraca, obraz również cofa się. W przód, do tyłu, powoli, do przodu, szybko do przodu, do tyłu, bardzo szybko do przodu. W tym mechanizmie bez tarcia wszystko jest możliwe, bo iluzją naszych czasów to laser i wirująca płyta. Zmieniają się czasy, a z nimi zabawki. No, brakuje tylko wykładu, część trzecia, do czego to jest wszystko potrzebne. Otóż nikt dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć, czy to się po prostu przyjmie. Jakkolwiek ukazało się na rynku już wiele wideo płyt, bo tak to chyba można nazwać, z kursami kroju i szycia, utworami muzycznymi, filmami, podręcznikami najróżniejszego rodzaju. I pytanie, do czego? Otóż nie tylko do rozrywki, bo chyba najbardziej obiecująca perspektywa to jest wykorzystanie tej wideo płyty jako katalogu różnego rodzaju spraw edukacyjnych. Na przykład na jednej stronie można skatalogować cały Louvre, tam się zmieści po prostu 50 tysięcy obrazów. Albo zobaczyć, co znajduje się na klatce oznaczonej numerem 23725, bo i taką możliwość ma odtwarzacz, żeby rejestrować po prostu klatka po klatce, co w tym jadłospisie jak gdyby jest zanotowane. Na przykład dla gospodyń domowych rozdział trzeci pod tytułem Pokaz mody. To jest po prostu pewna edukacyjna perspektywa takiego wykorzystania wideopłyt, która wydaje się kusząca ze względu po prostu na możliwości zmieszczenia na tej płycie kolosalnej, ogromnej ilości informacji. No powiedzmy 90 tysięcy obrazków, z których każdy ma swój adres, łatwo jest dostępny. Pytanie, jak to się robi oczywiście, bo wiesz, film wyjaśniał wszystko tak troszeczkę po łebkach, a sprawa jest niezwykle skomplikowana. W ogóle do odtwarzacza i odtwarzacza płytowego, tego wizyjnego, zastosowano bardzo specjalny sposób modulacji. Z grubsza wygląda to w ten sposób.
sygnał wizyjny, do tego dodany sygnał foniczny, no już w postaci dwóch kanałów, dwa jak gdyby ze sobą powiązane sygnały, dodane w efekcie uzyskuje się tak wędrującą, odchylającą się sinusoidę. Rżnięta następnie przez odpowiednie dyskryminatory, sinusoida zostaje zamieniona w zbiór impulsów o różnej długości. I te impulsy notowane są właśnie na płycie. Przy czym w drugą stronę te impulsy można laserowo przeczytać, można z nich wrócić do sygnału pierwotnego, rozszyfrować sygnał ten i zrobić z tego znów coś, co jest normalnym sygnałem wizyjnym, sygnałem, na który reagują nasze telewizory. Przy czym no, ciekawostką jest niezwykła gęstość upakowania. Takich impulsów na płycie, no ja nawet nie próbuję tego liczyć, ale powiedzmy, tu zapisane w spiralnej postaci jednej linii zbioru tych szeregu tych impulsów, no taka linia ma 31 kilometrów, prawda, na tej płycie. Przy czym gdyby dobrze się przyjrzeć temu, co od płyty się odbija, widać, że jest tam zarówno zapis samego obrazu, wierzmy na słowo, jak i coś niezwykle charakterystycznego w takich dwóch trójkącikach. Tak, ale to jest filozofia sygnały tego, dodatkowe. To jest, panie Andrzeju, filozofia tego rzędu, której już nikt poza paroma specjalistami na świecie nie rozumie. Natomiast to, co dla użytkownika jest najistotniejsze, to, że ta płyta, którą trzymasz w ręku, nawet gdybyś na nią drugą rękę położył z wierzchu, po prostu się nie niszczy. To jest cała filozofia, nie tylko zresztą tej płyty z punktu widzenia użytkownika. Nie niszczy się o tyle, że ona pokryta jest przezroczystą warstwą materiału plastycznego, ale oczywiście zbyt głębokie rysy, czy też brudy większe niż 70 mikrometrów. W każdym razie czułość tej płyty na zniszczenia w stosunku do tej tradycyjnej, którą znamy, gramofonowej, jest w ogóle nieporównywalna. A to jest właśnie taka płyta, którą już pokazywaliśmy w grudniu, ten słynny compact disc do notowania utworów muzycznych, po prostu płyta gramofonowa, ale nowej generacji, która ma też tę samą zaletę dzięki specjalnemu systemowi notowania i pokrycia tej płyty z zewnątrz ochronną warstwą, okazuje się, że jest ona prawie niewrażliwa na różnego rodzaju mechaniczne uszkodzenia. Co więcej, jakość dźwięku jest po prostu niezrównana. Poza tym możliwość wielokrotnego odtwarzania płyty bez żadnego pogorszenia jakości. Warto posłuchać. Ten dźwięk po prostu jest lepszy niż w sali koncertowej. Lat technologicznego, innowacyjnego marazmu. Dźwiękowe fale zapisywaliśmy mechanicznie, magnetycznie, optycznie. 100 lat rysowaliśmy w innej materii to, co rozchodzi się w powietrzu. I wydawało się, że inaczej nie można. 100 lat minęło, nim odkryliśmy, że dźwięk to informacja, nim w zapis i odtwarzanie wprzęgliśmy logikę bitów. Zaczęło się od nieśmiałych prób w urządzeniach profesjonalnych i tu szybko okazało się, że elektryczna fala zmieniona w ciągi impulsów to zupełnie nowa jakość, że znikają kłopoty z szumem i zniekształceniami, że jedyny kłopot to ilość informacji. Sekundowa partia muzyki wymaga bowiem odczytu i obróbki przeszło 500 000 bitów. Takiemu zadaniu w odczycie sprostać mógł tylko jeden sposób – światło. Wąskie jak igła niewidzialne podczerwone światło półprzewodnikowego lasera. Czytanie. Tam, gdzie ostrze światła trafia w lustrzaną powierzchnię, odbija się niemal bez strat. To sygnał 0. Uderzenie w rowek to zmiana odbicia. Mniej światła, sygnał 1. Setki tysięcy zer i jedynek na sekundę. Wymiary w głębin na płycie liczy się tu w tysięcznych częściach milimetra. Sama płyta obraca się z szybkością kilkuset obrotów na minutę, bo dopiero wtedy możliwa jest odpowiednia gęstość odczytywanej informacji. W tej sytuacji kierowanie laserowym działem musiał wziąć na siebie szybki mikroprocesor. 44 000 16-bitowych paczek na sekundę w każdym kanale. Tyle trzeba, by ultraszybki elektroniczny przetwornik z warkoczy i impulsów zbudował dźwięk dorównujący oryginałowi.
pół miliona bitów na sekundę w każdym kanale stereofonicznego układu. 10 lat temu byłoby to zadanie nierealne, a dziś działa. Elektroniki nie ma nic za darmo. Ta fantastyczna jakość odtwarzania oczywiście w jakiś sposób musi być uzyskana. A uzyskać to można no takimi niezwykle wyrafinowanymi systemami elektroniki, a również tym, co w odtwarzaczu laserowym jest najważniejsze. Samym właśnie laserem, który śledzi płytę i otrzymujemy dzięki niemu tą właśnie znakomitą jakość. W zbliżeniu ten element jest może niepozorny, ale w istocie rzeczy jest to niezwykle skomplikowany układ lasera i całego systemu soczewek, w ogóle bardzo precyzyjnej optyki. W ręku to jest wszystko. I laser, i odbiornik, ta dioda. Można powiedzieć inaczej, to jest po prostu igła. Igła XXI wieku, która się nie zużywa, nie drapie i tak dalej. Ale, co jest jeszcze ciekawe, ponieważ spojrzawszy na tę płytę, widać, że tutaj nie ma tych charakterystycznych przerw pomiędzy utworami, które pozwalają na tradycyjnym gramofonie wybierać, prawda, poszczególne utwory. Więc trzeba było w to urządzenie wbudować cały skomplikowany system elektronicznego przeszukiwania płyty, wybierania żądanego utworu, śledzenia, jak on został odtworzony i tak dalej, i tak dalej. Coś za coś. No ale wszystko dlatego, że znów z sygnałem poradzono sobie zupełnie inaczej i że znów ta płyta... Ta płyta jest po prostu zbiornikiem pamięci, w którym informacje zapisano w sposób czysto cyfrowy. Rzecz tu odbywa się odrobinę inaczej niż w płytach wizyjnych. Mianowicie, no znów taka krótka ideologia. Jest to sygnał, który chcemy zapisać. Ten sygnał, ta sinusoidka, dzielona jest na odpowiednie fragmenty. Tak? Mówi się, że jest próbkowana. W przypadku zapisu cyfrowego, tego do odtwarzania laserowego, próbkuje się sinusoidę 40 tysięcy razy na sekundę. Takich odcinków. Dalej, każdy z tych odcinków zapisywany jest w postaci no, odpowiedniej liczby, która oznacza jego wysokość. A liczbę przepisujemy w postaci binarnej. Każdą liczbę potrafimy zapisać w postaci zer i jedynek. I to, ten zbiór impulsów, to jest to, co na płycie się umieszcza. Niezwykle gęsto, niezwykle dokładnie. Gdyby obejrzeć wszystko pod niezłym mikroskopem elektronowym, okazałoby się, że powierzchnia płyty, tej płyty kompakt fonicznej wygląda właśnie w ten sposób. Odstęp między poszczególnymi liniami zapisu 1,6 mikrometra. Sama szerokość rowka, który źle odbija promieniowanie laserowe, to jest około pół mikrometra, odrobinę mniej. A długość, no to jest odpowiednia ilość tych bitów w kolejno próbkowanym sygnale. To wszystko oczywiście w dość wyrafinowanej, bardzo szybkiej elektronice po odczytaniu zamieniane jest w ten sygnał zwykły, no który, na się, który reagują coś już takiego, głośniki. Coś takiego wynika stąd, że na dobrą sprawę, na zdrowy rozum tego się po prostu nie da zrobić. Bo po prostu jest to zbyt skomplikowane, niemożliwe i tak dalej. A tymczasem okazuje się, że akurat technologia wytwarzania tej płyty jest w tym wszystkim stosunkowo najprostsza. Historia tej płyty zaczyna się na taśmie, ale nagranej niezwykle, bo za pomocą cyfr. Te cyfry trzeba teraz przerzucić na niewielką płytę o średnicy 12 cm i grubości niewiele ponad milimetr. Na super dokładnie polerowaną płytkę szklaną nakłada się więc warstwę światłoczułą, a w niej rzeźbi promieniem lasera tę informację, która zapisana jest na taśmie matce. Potem wywoływanie i metalizowanie powierzchni,
nakładanie cieniutkiej warstwy niklu. Tak powstaje pierwowzór, czyli płyta wzorzec. A potem różne zabiegi galwaniczne, by z tego wzorca stworzyć prawdziwą pieczątkę do odbijania tysięcy kolejnych egzemplarzy, metalową matrycę. Miraż technologii końca XX wieku. Płytka tworzywa szklanego zamieniona w nośnik niezwykłej informacji, a każdy egzemplarz jest tak samo doskonały jak oryginał. W tej tłoczni obowiązują prawa technologii kosmicznych. Przeciwpyłowe kombinezony, śluzy powietrzne, superczystość, bo cyfry nie lubią kurzu. Tu nanosi się na powierzchnię płyty refleksyjną warstwę aluminium w kosmicznej próżni. Na powierzchni sygnałowej płyty muzyka zakodowana jest w postaci tzw. bitów mikroskopijnych wgłębień o zaokrąglonych końcach. Jest ich od 10 do 14 miliardów. Żeby się nie zatarły, powierzchnię sygnałową pokrywa się warstwą ochronną z przezroczystego tworzywa sztucznego. A potem kosmetyka. Dokładne ustawienie płyty i wytłoczenie otworu centrującego. Jeszcze etykieta, jak na każdej normalnej płycie, ale tu potrzebna jest tylko jedna, bo ta płyta ma tylko stronę A. Reszta jest światłem, które cyfry zamienia w muzykę. Na razie jeszcze, co prawda, w muzykę przyszłości, bo trzeba powiedzieć, że oprócz tej cudownej jakości dźwięku i wspaniałej jakości obrazu na płycie wizyjnej jest jeden zasadniczy problem. Polega on po prostu na tym, że to wszystko działa tylko w jedną stronę. To można tylko odtwarzać, czyli nie ma tej możliwości, którą stwarza taśma magnetofonowa i magnetowidowa, nagrywania programów, utworów, które po prostu właściciel chce mieć. Ja nie wiem, czy to jest wada. No, to jest bardzo duża ludzie, wada. Którzy kolekcjonują dzisiaj płyty normalne, nie uważają, że no, fakt, że nie mogą ich sami nagrać w domu, to jest coś uniemożliwiającego. Zauważ, że ci, którzy kolekcjonują płyty, są w mniejszości. Większość ma magnetofony, taśmy i ta możliwość no, jest jednak szalenie ważna. Po prostu to jest szalenie drogie jeszcze w związku z tym. Przecież tym można się posługiwać jak aparatem fotograficznym. Powiedzmy kamera, rejestracja obrazu i gdzieś w instytucji jednej na terenie miasta albo nawet kraju rejestracja tego na płycie. Do wielokrotnego użytku, nie do zdarcia archiwalne nagranie na wiele dziesiąt, jeśli nie wiele set lat. Także nie przypuszczam, żeby akurat to były wady niezwykłe, ale w tym wszystkim, wydaje mi się, ukryta jest pewna głębsza ideologia. Jak na razie są to rzeczy zupełnie nowe. W pewnym momencie okazało się, że zapis dźwięku i zapis obrazu dzięki użyciu pewnych rodzajów modulacji, pewnego języka komputerowego zyskał nowe wartości. Ale zauważ, że nie tylko płyta jest ważna. Ważna jest ta cała elektronika, która tego typu sygnał potrafi czytać. Potrafi przetworzyć na coś, co jest no, normalne według tych starych punktów widzenia. I kto wie, czy ta elektronika to nie jest większa rewolucja niż te błyszczące płyty, którymi no, dzisiaj być może, się fascynujemy. Być może, że tak, że ta płyta się okaże ślepą uliczką. Nikt tego dzisiaj jeszcze nie wie. Na pewno jedno jest pewne, że te nowe sposoby rejestrowania obrazu i dźwięku są prawdziwą przyszłością. To znaczy te cyfry, przy pomocy których się to wszystko rejestruje. Jest już nawet i kolejna nowość, czy jak gdyby czająca się rewolucja. Po prostu cyfrowy telewizor, we wnętrzu którego nie ma prawie nic, który kosztuje o 1/3 mniej niż tradycyjny i który jest jeszcze jednym krokiem do stworzenia systemu cyfrowego notowania i odtwarzania obrazu i dźwięku, a tym samym stworzenia może nowego człowieka, człowieka informatycznego. Jak twierdzą badacze, człowiek przede wszystkim jest wzrokowcem. 80% informacji docierających do naszego mózgu trafia tam poprzez oczy. Dlatego zdumienie powinien budzić fakt, że nie ten środek przekazu wynaleziono wcześniej, lecz radio. Logika podpowiada, że powinno być odwrotnie. Każdy błąd można kiedyś poprawić, sięgając po cudo XX wieku, czyli komputer.
Zwykłe telewizory oparte są na analogowej technice z odbioru sygnału. Od anteny do kineskopu i głośnika sygnał musi przejść przez wiele procesów obróbki w tysiącach elektronicznych elementów. Co to znaczy analogowy? Można to określić najprościej jako porównywany. W klepsydrze upływ czasu z ilością przesypanego piasku i to w sposób ciągły. W zegarze mechanicznym z okresem drgań balansu analogowy odczyt czasu to porównanie położenia wskazówek ze znakami na tarczy, też ciągle. Zupełnie inaczej jest w zegarze cyfrowym. Aktualny czas zliczany jest na zupełnie innych zasadach. Co wyznacza ten czas? Drgania monokryształu kwarcu, które zliczane są przez układ. To wymaga posiadania pamięci, ależ komputer ją posiada i może przetwarzać dane. Włożyć komputer do telewizora i natychmiast staną się niepotrzebne tysiące elementów analogowych. To była idea. Wystarczyło opracować specjalne obwody, które potrafiłyby sygnał z anteny przetwarzać cyfrowo i telewizja cyfrowa stałaby się faktem, a przekaz informacji zyskałby idealny tor, wyjątkowo odporny na zakłócenia. To niby takie proste, a jednak dopiero w 1981 roku na wystawie Elektronika w Berlinie pokazał się pierwszy odbiornik telewizji cyfrowej. Od tego czasu hale produkcyjne cyfrowych komponentów telewizyjnych wypełniły się dyskretnym szumem automatów. Dla Lubo Micica, człowieka, który wywołał tę informacyjną lawinę, wszystko jest już proste. Dla mnie, powiedział, nie ma już nic ekscytującego w tym wyrobie i miał rację. Telewizja cyfrowa jest już faktem. Teraz tylko pozostało produkować ją jak najtaniej i w dużych ilościach. Uproszczenie odbiornika telewizyjnego jest szansą na powszechną dostępność informacji, na to, by wizja globalnej wioski telewizyjnej McLuhana stała się faktem, by rewolucja informatyczna doprowadziła do powstania informatycznego społeczeństwa.